Cześć. Jeśli spodoba Ci się Tchnienie Grozy, rozważ zostanie patronem na www.tchnieniegrozy.pl. Z Twoim odtwarzaczem nic się nie dzieje. Nie staraj się go regulować. Nie staraj się go podgłaśniać ani ściszać. Przewieźć do przodu ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie grozy. Jeremias Gotthelf. Czarny pająk. Część dziewiąta. Rycerze chcieli im zezwolić na budowę nowego domu, aby nie musiały się bać pająka, albo żeby ów przez przypadek nie wydostał się w zamieszkanym domu. Pomóc chciało również wielu sąsiadów, którzy nie mogli pozbyć się lęku przed potworem, przed którym tak okropnie drżeli. Ale stara babka nie chciała się zgodzić. Prawiła swoim wnukom: tu pająk jest zaklęty przez Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Póki te trzy święte imiona obowiązują w tym domu, póki w ich święte imię jada się i pije przy tym stole, poty są bezpieczni przed pająkiem i pająk mocno zamknięty w dziurze i żaden przypadek nic tu nie zmieni. Tu przy tym stole z pająkiem za plecami nigdy nie zapomną, jak potrzebny im jest Bóg, jaki jest możny. W taki sposób pająk przypomina im o Bogu i musi diabłu na przekór przynosić im pożytek. Gdyby zaś odeszli od Boga, choćby to było ze 100 godzin stąd, pająk mógłby ich znaleźć, albo nawet sam diabeł. Dzieci zrozumiały to. Pozostały w domu, wyrosły w bojaźni Bożej, a na dom spłynęło błogosławieństwo Pana. Chłopczyk, co był taki oddany matce, a matka jemu, wyrósł na okazałego mężczyznę, który był miły Bogu i ludziom i znalazł łaskę u rycerzy. Dlatego też był błogosławiony dobrami doczesnymi i nigdy nie zapomniał, że wyższy nad nie jest Bóg. Nigdy też ich nikomu nie skąpił. Pomagał innym w biedzie, tak jak pragnął, aby jemu pomagano. W ostatniej biedzie, a gdzie jego pomoc była za słaba, tam był tym żarliwszym orędownikiem przed Bogiem i ludźmi. Miał mądrą żonę i panowała między nimi niezmącona zgoda. Stąd dzieci ich rozkwitały pobożnie i oboje zasnęli łagodną śmiercią w późnym wieku. Jego rodzina kwitła dalej w bojaźni Bożej i prawości. Tak nad całą rodziną ścieliło się błogosławieństwo Boże i szczęście gościło na polu i w stajni, a pokój wśród ludzi. Owa straszliwa nauka wstrząsnęła ludźmi. Wiernie stali przy Bogu i cokolwiek czynili, czynili w Jego imię, a gdzie kto mógł pomóc drugiemu, nie zwlekał. Od strony zamku nie działa im się żadna krzywda. Doznawali natomiast wiele dobrego. Mieszkało w nim coraz mniej rycerzy, gdyż coraz sroższe boje staczano w krainie pogan i coraz bardziej potrzebna była każda ręka umiejąca szermować. Tym zaś, którzy przebywali w zamku, duża sala śmierci, gdzie pająk zgładził tylu rycerzy i chłopów, przypominała każdego dnia, że Bóg z jednaką mocą karci każdego, kto od niego odchodzi, czy to będzie chłop, czy rycerz. Minęło wiele lat w szczęściu i błogosławieństwie i dolina rozsławiła się nad wszystkimi innymi. Domy ich były piękne, zapasy wielkie, niejedna moneta spoczywała w skrzyni. Bydło było najokazalsze w górach i w dolinie.
Córki słynęły w całym kraju, a synowie byli wszędzie chętnie widziani. I ta sława nie więdła przez noc jak cienisty krzak Jonasza, lecz trwała z pokolenia na pokolenie. Bowiem w tej samej bojaźni Bożej, co ojcowie, żyli również synowie z pokolenia na pokolenie. Ale właśnie tak jak w gruszy, suto podlewanej, najbujniejszej, rozrośniętej, leże się robak. Toczy ją, zżera i uśmierca, tak i tam, gdzie błogosławieństwo Boże najobficiej spływa na ludzi, robak dostaje się do błogosławieństwa, czyniąc z ludzi pyszałków i ślepców. Tak iż wśród błogosławieństwa, zapominając o Bogu, zapominają wśród bogactw o tym, kto je dał. I stają się podobni do Izraelitów, którzy gdy Bóg pomógł, zapomnieli o nim wśród złotych cielców. Tak więc po przeminięciu wielu pokoleń w dolinie zadomowiła się pycha i buta. Obce kobiety wniosły i szerzyły jedno i drugie. Suknie stały się wspanialsze. Widziało się błyszczące klejnoty. Ba! Pycha sięgała nawet po święte symbole i zamiast, żeby ich serca podczas modlitwy żarliwie zwracały się do Boga, wlepiano oczy chałupliwie w złote kulki własnego różańca. W taki to sposób nabożeństwo zamieniło się w przepych i dumę. Serca zaś stwardniały wobec Boga i ludzi. Nie dbano o przykazania boskie. Kpiono z jego służby, z jego sług. Bowiem gdzie wielka rządzi pycha albo wielkie pieniądze, tam łatwo powstaje urojenie, że uważa się swoje zachcianki za mądrość, a tę mądrość za wyższą od mądrości Boga. Jak dawniej ludzie byli gnębieni przez rycerzy, tak teraz stwardnieli wobec czeladzi i ją gnębili. A im mniej sami robili, tym więcej wymagali od niej. Im więcej pracy domagali się od parobków i sług, tym bardziej traktowali ich jak nierozumne bydło i nie pamiętali o tym, że tamci też posiadają dusze, które należy ochraniać. Tam, gdzie są wielkie pieniądze albo wielka pycha, tam zaczyna się budowanie. Jeden buduje piękniej niż drugi i podobnie jak dawniej budowali rycerze, tak teraz oni budowali. Jak dawniej dręczyli ich rycerze, tak teraz oni nie szczędzili ani czeladzi, ani gadziny, gdy ogarniał ich szał budowania. Ta przemiana nawiedziła również ten dom. Natomiast dawna zamożność pozostała niezmieniona. Minęło prawie 200 lat, odkąd pająk siedział uwięziony w dziurze, kiedy sprawowała tu rządy pewna sprytna i silna niewiasta, nie pochodząca z Lindau, ale jednak przypominająca Krystynę pod wieloma względami. Także była z obcych stron i także owładnięta pychą i butą i miała syna jedynaka. Mąż umarł wskutek jej rządów. Syn był urodziwym chłopcem, miał dobry charakter i odnosił się życzliwie do ludzi i zwierząt. Matka też go bardzo kochała, ale nie dawała tego poznać po sobie. Rządziła każdym jego krokiem i nie podobał jej się ani jeden krok, na który mu nie udzieliła zezwolenia. Chłopak dawno dorósł, a bez matki nie wolno mu było chodzić do rówieśników ani na zabawę. Kiedy matka wreszcie uznała, że chłopak doszedł do swoich lat, dała mu krewniaczkę za żonę, niewiastę po swojej myśli. Teraz miał dwie władczynie nad sobą zamiast jednej. Obie cechowała jednaka pycha i buta, a ponieważ one takie były, również Krystian powinien być taki sam. A gdy bywał życzliwy i pokorny, jak na nim przystało, pokazywano mu, kto tu rządzi. Od dawna już nie cierpiały starego domu i wstydziły się go, ponieważ sąsiedzi mieli nowe domy, chociaż nie byli tacy bogaci jak one. Legenda o pająku i słowa babki żyły wtedy jeszcze w pamięci ludzkiej. W przeciwnym razie bowiem by dawno zburzono stary dom, ale wszyscy odmawiali ich od tego. Kobiety zaś uważały owo odmawianie coraz bardziej za dowód zawiści, która żałuje im nowego domu. Ponadto czuły się coraz bardziej nieswojo w starym domu.
Gdy siedziały przy stole, miały wrażenie, że przytulnie mruczy za nimi kot albo że cicho otwiera się dziura i pająk celuje w ich kark. Brakowało im owej wiary, która zawarła dziurę. Dlatego bały się coraz więcej, że dziura się otworzy. To też znalazły dobry pretekst do budowania nowego domu, w którym nie musiałyby obawiać się pająka, jak mniemały. Uradziły, że stary dom pozostawiał czeladzi, która częstokroć zawadzała ich pysze. Krystian niechętnie się zgodził. Pamiętał, co mówiła stara babka i wierzył w to, że błogosławieństwo dla rodziny związane jest z rodzinnym domem. Nie lękał się pająka, a gdy siedział w górze stołu, miał wrażenie, że tu potrafi się modlić z największym nabożeństwem. Powiedział, co o tym sądzi, ale kobiety kazały mu zamilknąć, a ponieważ był ich parobkiem, rzeczywiście umilkł, ale często gorzko popłakiwał, gdy go nie widziały. Tam powyżej drzewa, pod którym jedliśmy, miał być zbudowany dom, jakiego nikt nie miał w całej okolicy. W butnej niecierpliwości, jako że nie miały pojęcia o budowaniu i nie mogły się doczekać, kiedy będą mogły chełpić się nowym domem, okrutnie dręczyły podczas budowy czeladź i zwierzęta, żałując im nawet świąt i nocnego odpoczynku. I nie było takiego sąsiada, który pomógłby im ku ich zadowoleniu i któremu by nie złożyczyły, gdy po bezpłatnej pomocy, jaką sobie już wtedy wzajemnie świadczono, wracał do domu, aby również swoich spraw dopilnować. Kiedy stawiano mury i wbito pierwszy kołek w próg z otworu, wzbił się dym niczym z mokrej słomy, gdy chce się ją zapalić. Wtedy robotnicy z namysłem pokręcili głowami i po cichu oraz głośno orzekli, że nowy budynek się nie zestarzeje, ale kobiety śmiały się z tego i zlekceważyły znak. A gdy dom wreszcie był gotowy, przeprowadziły się, urządziły się z niebywałym przepychem i na poświęcenie domu wyprawiły ucztę, która trwała 3 dni i o której jeszcze dzieci i wnuki opowiadały w całym Emmentalu. Ale podczas wszystkich 3 dni usłyszano podobno w całym domu dziwne mruczenie, jakby mruczenie kota, zadowolonego, że mu się głaszcze sierść. Mimo wszelkich poszukiwań jednak nie znaleziono tego mruczącego kota. Wtedy niejeden poczuł się nieswojo i mimo całej świetności wynosił się z uczty. Tylko kobiety nic nie słyszały, czy też nie zwracały na to uwagi. Przekonane, że wraz z nowym domem wszystko wygrały. Tak, kto ślepy, ten nie widzi również słońca, a kto głuchy, nie słyszy także grzmotu. Toteż niewiasty cieszyły się nową siedzibą i z każdym dniem stawały się butniejsze. Nie myślały o pająku, lecz wiodły w nowym domu zbytkowe, bezczynne życie, strojąc się i ucztując. Nikt nie mógł sprostać ich wymaganiom, a o Bogu nie pamiętały. W starym domu czeladź została sama, żyjąc jak jej się podobało, a gdy Krystian chciał ją wziąć pod swój nadzór, kobiety nie zgodziły się i wymyślały mu. Matka głównie z pychy, żona z zazdrości. Toteż nie było na dole żadnego ładu ani składu i niebawem także żadnej bojaźni Bożej, bo gdzie nie ma Pana, na ogół tak bywa. Gdy brak Pana, który siedziałby w górze stołu i który miałby w domu uszy otwarte i dzierżył wodzę w nim i poza nim, wówczas za największego ze wszystkich zaczyna się uważać niebawem ten, kto sobie najbezwstydniej poczyna, a za najlepszego ten, kto głosi najbardziej bezbożne słowa. Tak działo się w tym domu na dole, i cała czeladź niebawem przypominała stado rozdokazywanych kotów. Już nie pamiętano o pacierzu. Toteż nie żywiono szacunku dla Bożej woli ani dla jego darów. Podobnie jak pycha kobiet Krystiana nie miała już granic, taki zwierzęca swawola czeladzi nie znała żadnych hamulców. Bez lęku bezczeszczono chleb, łyżkami rzucano sobie owsiankę ponad stołem na głowę. Nie dość na tym, po bydlęcemu zabaskudzano potrawy, aby innym złośliwie obrzydzić jedzenie. Droczyli się z sąsiadami,
męczyli zwierzęta, pokpiwali z nabożeństw, przyczyli siłom wyższym i na wszelki sposób dokuczali duchownemu, który zganił ich słowami. Krótko mówiąc, nie bali się już ani Boga, ani ludzi. Z każdym dniem zachowywali się coraz bardziej wyzywająco. Najgorsze życie wiedli parobcy i służebne, a przy tym dręczyli się wzajemnie, ile tylko się dało. A kiedy parobcy już nie wiedzieli, jakim nowym sposobem dokuczyć sługom, jeden z nich wpadł na pomysł, aby pająkiem w dziurze straszyć dziewuchy albo je sobie podporządkować. Ciskał łyżkami pełnymi owsianki lub mleka w kołek, krzycząc, że pająk w środku jest pewnie głodny, ponieważ tyle setek lat nic nie dostał. Wówczas dziewczęta okropnie wrzeszczały i obiecywały wszystko, co tylko się dało, a nawet innych parobków ogarniała zgroza. Kiedy ta zabawa powtarzała się bezkarnie, przestała odnosić skutek. Dziewczęta już nie krzyczały i nic nie obiecywały, a reszta parobków też zaczęła dokazywać. Wtedy tamten parobek nożem dźgnął w dziurę, zaklinając się wśród najokropniejszych wyzwisk, że wyciągnie kołek i zajrzy, co jest w środku. Należałoby przecież raz coś nowego zobaczyć. Wzbudziło to ponowne przerażenie i chłopak, który się tak odgrażał, zaczął panoszyć się nad wszystkimi i wymuszać wszystko, co tylko chciał, zwłaszcza u dziewcząt. Bo też i był to jakiś dziwny człowiek. Nikt nie wiedział, skąd się wziął. Umiał być łagodny jak baranek i drapieżny jak wilk. Gdy bawił sam u jakiejś dziewczyny, był łagodnym jagnięciem. W większym gronie natomiast był drapieżnym wilkiem i sprawował się tak, jak gdyby wszystkich nienawidził i chciał przewyższyć szaleńczymi postępkami i słowami. Ale kobiety takich podobno najbardziej lubią. To też dziewczęta jawnie gorszyły się nim, gdy jednak któraś była z nim sam na sam. Lubiła go najwięcej ze wszystkich. Miał oczy niejednakowe, lecz nie wiadomo było jakiego koloru i nienawidziły się one wzajemnie. Nigdy nie patrzyły w tę samą stronę, ale on umiał to ukryć długą grzywką i pokornym spuszczeniem powiek. Włosy miał pięknie sfalowane, jednak nikt nie wiedział, czy są rude, czy płowe. W cieniu wyglądały jak najładniejszy len, gdy zaś padało na nie słońce, nie było wiewiórki o bardziej rudej sierści. Dręczył zwierzęta jak nikt, to też szczerze go nienawidziły. Każdy parobek uważał się za jego przyjaciela, a on podjudzał wszystkich na wszystkich. Niewiastom z nowego domu jedynie on dogadzał i często sam tam bawił. Wówczas sługi piekliły się na dole. Gdy to spostrzegał, przytykał nóż do kołka i zaczynał znowu się odgrażać, dopóki dziewczęta nie uderzyły w pokorę. Lecz i ta zabawa przestała odnosić skutek. Dziewczęta przywykły do niej i w końcu mówiły: zrób to wreszcie, jeśli możesz, ale nie możesz. Zbliżało się Boże Narodzenie, święta noc. Nie pamiętając o tym, co ją nam uświęca, wymyślili sobie podczas niej urządzić wesołą zabawę. W zamku mieszkał tylko pewien stary rycerz, który niewiele już troszczył się o sprawy doczesne. Łotrowski włodarz zarządzał wszystkim na swoją korzyść. Za psi grosz wytargowali od niego szlachetne wino z Węgier. O który to kraj rycerze toczyli ciężki bój. Nie znali mocy i ognia szlachetnego trunku. Nadciągnęła potworna burza z piorunami i wichurą, jaka nieczęsto się zdarza o tej porze roku, że psa nie wygnałby spod pieca. Nie powstrzymała ich od pójścia do kościoła, gdyż nie poszliby również i przy pięknej pogodzie i puściliby swego pana samego, ale powstrzymała ona innych od odwiedzin. Tak więc zostali sami w starym domu przy szlachetnym winie. Rozpoczęli wilię przekleństwami i tańcem oraz jeszcze bardziej wyuzdanymi i gorszącymi rzeczami, po czym zasiedli do uczty, na którą sługi ugotowały mięso, białą polewkę i co tam jeszcze udało im się smacznego ukraść. Wyuzdanie panoszyło się coraz gorsze. Zapaskudzili wszystkie potrawy, bluźnili wszystkiemu, co święte.
Wspominany już parobek kpił z duchownego, rozdzielał chleb i pił wino, jak gdyby odprawiał mszę. Ochrzcił psa pod piecem i tak dokazywał, że aż tamtych strach obleciał. Chociaż sami byli na ogół tacy bezecni. Wówczas dźgnął dziurę nożem, zaklinając się, że pokaże mi jeszcze całkiem inne rzeczy. Kiedy nie okazali mu przerażenia, jako że już nie jeden raz odgrażał się w ten sposób i nożem niewiele mógł zdziałać przy kołku, parobek na wpół oszalały złapał świder i okrutnie pomstując, że dowiedzą się, co potrafi oraz odpokutują za swój śmiech, aż im włosy dęba staną na głowie, dzikim pchnięciem wyraził świder w kołek. Rzucili się na niego z wrzaskiem, ale zanim ktoś zdołał mu przeszkodzić, parobek zaśmiał się jak sam diabeł i mocno szarpnął świdrem. Wówczas cały dom zatrząsł się od strasznego grzmotu. Złoczyńca runął na wznak, z dziury wypłynął strumień czerwonego żaru, a w samym środku siedział ogromny i czarny, napęczniały jadem stuleci pająk i gapił się ze zjadliwą uciechą na bluźnierców, którzy skamienieli w śmiertelnym przerażeniu i nie potrafili ruszyć ani ręką, ani nogą, aby uciec przed okropnym potworem, który wolno i złośliwie właził im uradowany na twarze, wszczepiając ognistą śmierć. I oto dom zadrżał od okropnego wycia, jakiego setka wilków nie wydobędzie z siebie, gdy je głód dręczy. Niebawem podobny lament rozległ się też z nowego domu i Krystian, który właśnie wracał z pasterki, był przekonany, że zbójcy się włamali i ufny w swe silne ramię, rzucił się bliskim na pomoc. Nie zastał zbójców, lecz śmierć. Z nią walczyły jego żona i matka, nie mające już głosów w swych opuchłych, zczerniałych twarzach. Dzieci zaś spały spokojnie, a pogodne ich twarzyczki były zdrowe i rumiane. Wtedy w Krystianie zbudziło się okropne przeczucie tego, co zaszło. Wpadł do domu na dole, tam ujrzał całą służbę pomarłą, izbę przemienioną w kostnicę, otwartą straszną dziurę w słupie. W ręce ohydnie zniekształconego parobka świder, a na końcu świdra kołek. Teraz wiedział, co się stało. Załamał ręce i gdyby pochłonęła go ziemia, nie sprzeciwiłby się temu. Wtem coś wychynęło spod pieca, tuląc się do niego. Przerażony wzdrygnął się, ale nie był to pająk, lecz biedny chłopczyk, którego w imię Boże wziął do domu i pozostawił pośród rozpustnej czeladzi, podobnie jak i teraz często się zdarza, że bierze się dzieci w imię Boże i rzuca diabłu na pastwę. Chłopczyk nie brał udziału w bezeceństwach służby. Przerażony uciekł za piec. Jego jedynego pająk oszczędził i chłopczyk mógł teraz całe zajście opowiedzieć. Ale jeszcze w trakcie opowiadania malca poprzez burzę i wicher rozległ się lament z innych domów. Jak gdyby spęczniały od wielowiekowej oskomy, pająk leciał przez dolinę, wybierając sobie najpierw co bogatsze domy, gdzie najmniej myślano o Bogu, natomiast najwięcej o świecie i wskutek tego nie chciano pamiętać o śmierci. Przełożyła Edyta Sicińska. Czytał Jacek Brzezowski.